Witamy Was serdecznie, zacieram rączki, bo już jutro, czyli w sobotę rano, udajemy się na Osówkę, ale tym razem zostaliśmy zaproszeni przez samego prezesa spółki Podziemne Miasto Osówka. On nas oprowadzi, on będzie naszym i Waszym przewodnikiem. Pokaże nam te miejsca, do których turyści nie docierają, a są dwa miejsca, do których turystów w ogóle się nie wpuszcza i my specjalnie dla Was udało nam się, dzięki temu, że jest Was dużo, że mamy te subskrypcje, że nas znają, te miejsca obejrzymy. Ale jeszcze jedna rzecz. Tak, mieliśmy dużo zapytań, gdzie jeździmy, w które miejsca, gdzie jemy. Gdzie śpimy. Gdzie śpimy, tak. Dzisiaj jesteśmy w pensjonacie Bacówka. W Sierpnicy. Bardzo fajne miejsce. Szczerze polecamy. Szczerze polecamy. Witamy Was serdecznie. Tym razem, jak widzicie, zgodnie z obostrzeniami, no ale cóż, takie są przepisy. A my jesteśmy w Osówce. Tym razem wejdziemy pod ziemię na zaproszenie prezesa spółki Podziemne Miasto Osówka. Witamy Cię serdecznie, tradycyjnym żółwikiem. Witam serdecznie, nazywam się Zdzisław Łazanowski. Zaprosiłem Was i uczestników programu Historia na Luzie, ażeby pokazać Wam tutaj podziemia, które budowane były w czasie II wojny światowej pod kryptonimem Rize. Jest to jeden z sześciu podziemnych kompleksów wybudowany w czasie II wojny światowej. I ze względu na to, że macie taką fajną nazwę Historia na Luzie, postaram się pokazać Wam bardzo ciekawe rzeczy, które są charakterystyczne dla tego kompleksu, ale również zechcę pokazać Wam miejsca, do których nie dochodzą turyści. I opowiem Wam historie, które usłyszałem, które częściowo się potwierdziły, które częściowo zostały bajkami, ale w każdej bajce jest ziarno prawdy, dlatego zapraszam. Dziękujemy Ci bardzo. I tak, tutaj jesteśmy w rzeczywiście wąskim i niskim korytarzu. Początkowa faza budowy, korytarze dojściowe, niskie, wąskie. W późniejszym okresie już tworzono wielkie hale i wyrobiska, ale po przejściu kilkudziesięciu metrów tutaj od wejścia budowano pierwsze punkty oporu. Obiekt miał być chroniony. Mamy tutaj wartownię. Wartownia z prawej strony od wejścia, z lewej strony od wejścia i dwie wartownie, czterech wartowników gwarantowałoby całkowite bezpieczeństwo tutaj tego obiektu. Ale na początku powiedziałem Państwu, że tutaj będę Państwu mówił o ciekawych rzeczach. I proszę Państwa, w 1995 roku, kiedy rozpoczęto tutaj te podziemia udostępniać do zwiedzania, tutaj była ekipa i oni postanowili, że warto by było zajrzeć do środka. Nie było możliwości z tego względu, że jest tutaj zawał. Nie chcieli tego zawału przebierać i opowiadali o tym, że mieli bardzo szczupłego człowieka, którego do środka wepchali otworem, którym wyrzucane miały być na zewnątrz granaty. I rzekomo ten człowiek był w środku, zobaczył pustą skrzynię narzędziową i wyszedł na zewnątrz. Z tym, że jest to tylko opowieść, nigdy tego nie potwierdziliśmy. Słuchajcie, wdrapaliśmy się po tej drabinie, jesteśmy na stropie, a właściwie to gdzie jesteśmy? No jesteście na drugim poziomie, tutaj obiekty były budowane w taki sposób, że na dole był korytarz przejściowy, u góry był przedział techniczny i tam gdzie jesteście miały być zamontowane rury, kable, rury z nadmuchem ciepłego powietrza i obiekt miał być ogrzewany. Gdyby obiekt był ogrzewany, napowietrzany z zapasami żywności, bardzo długo bez wychodzenia na zewnątrz można byłoby tutaj pod ziemią przebywać. Słuchaj, a jak ten strop był zalewany? Grawitacyjnie jakoś? Jak to było? Tak, na zewnątrz była betoniarnia, spuszczali rury, były kute takie szybiki. W szybiki wkładano rury i zaprawa pod wpływem ciśnienia rozlewała się na jedną i na drugą stronę, tworząc takie półłukowate stropy. A, no to prymitywne, ale
sprawdzałeś. Bardzo skuteczne w tamtym okresie był to bardzo nowoczesny sposób budowy takich podziemnych obiektów. Wiesz co, ja tylko dla wszystkich, którzy oglądają nasz film, my zawsze zachęcamy do zwiedzania miejsc takich jak to i oczywiście Osówka w Górach Sowich jest number one, to nie podlega dyskusji, ale też założyliście bardzo nowoczesną, multimedialną aparaturę, która no, zmienia trochę obraz pokazywania takich podziemi. Tak, mieliśmy taki pomysł. Ja chorowałem na to przez 10 lat już bardzo. Wiele lat temu założyłem, że trzeba będzie przybliżyć tą trudną historię II wojny światowej w taki sposób, ażeby jak najwięcej młodzieży, dzieci, ale również dorosłych zapamiętało tamte czasy i żeby tamte czasy się nie powtórzyły. Bo musimy wspomnieć i mówić o tym, że pracowali tutaj więźniowie różnego typu, ale również więźniowie z niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen z Rogoźnicy. Jesteśmy w miejscu, które rozpalało zmysły wszystkim poszukiwaczom skarbów, przygód w Górach Sowich. Jesteśmy na słynnym uskoku od czasu wojny. Tutaj to miejsce było przysypane i wielu eksploratorów, wielu operatorów mówiło o tym, że tu jest wejście na niższy poziom kompleksu Osówka. Ba, nawet słyszałem, że byli tacy, którzy się ponoć tu wam dostali. Opowiadali, że tak, że byli na niższym poziomie, być może weszli w innym miejscu. Tak. Ponieważ podczas prac tutaj remontowych udało nam się usunąć urobek, zdemontować schody i po wielu latach okazało się, że rzeczywiście jest uskok, z tym, że uskok, który został zbudowany i zostawiony pod koniec 1945 roku. Był to pewien etap budowy, ponieważ budowano górny chodnik, dolny chodnik, później je łączono i Tutaj widzimy góra, dół, zawalano strop i powstawała wielka hala, do których takie hale tutaj powstały i za chwilę do nich wejdziemy. Nie machać latarkami, tylko sztywno światło. Jesteśmy w dosyć ważnym korytarzu, ponieważ jest to korytarz biegnący jedyny w kierunku północno-wschodnim. Wszystkie są korytarze w kompleksie Osówka, południe, północ, wschód, zachód. Ten jest północno-wschodni. I w tym korytarzu po wojnie zaczęły wybijać się wapienne stalaktyty, które tutaj rosną. Przez ponad 70 lat urosły w taki sposób. Z tym, że my jesteśmy w tej chwili w skałach gnejsowych. W gnejsie nie ma wapieni i one tutaj w jakiś sposób się pojawiły. Słyszałem taką historię mówiącą o tym, że nad nami jest kolejny korytarz. Korytarz, który został wybetonowany i woda ściekająca przez tyle lat wybija wapno z tego korytarza i ono się tutaj wybija. Ale proszę Państwa, czy jest to prawda? Czy jest to tylko opowieść? Tego nie wiem. Ale zjawisko jest niesamowite i to zjawisko jest tylko w tym korytarzu, w żadnym innym tutaj w kompleksie Osówka. A kompleks Osówka to prawie 2 kilometry podziemnych korytarzy. Czegoś takiego nie ma i tylko na takiej szerokości, jak tutaj widzimy. Czyli kilku metrów, tak jak korytarz rzeczywiście. Tak. Ale czy to jest teoretycznie z technicznego punktu widzenia takie wypłukiwanie wapna ze struktury budowlanej możliwe? Jest możliwe jest z tego względu, że na betonowych tych elementach, które mijaliśmy po drodze, też są zacieki wapienne. Też faktycznie. Są wapienne zacieki, które tam funkcjonują. Także... Więc kolejna zagadka dla Ciebie do rozwiązania w przyszłości. To jest z tym, że jeżeli łatwiej jest badać grawimetrami, georadarami i nowoczesnym sprzętem w głąb,
no to jest trudniej do góry, bo tutaj byśmy musieli wyjść na powierzchnię i 50 metrów rzucić wiązkę, żeby dojść do tego miejsca. Przy takich anomaliach to może się okazać niemożliwe. Także to jest problem. To jest wyzwanie. Tu jesteśmy na typowym przodku górniczym. Tutaj zaprzestano pod koniec 1944 roku prac do tego miejsca. Dociągnięto ten korytarz. Są otwory pod materiały wybuchowe, świadczące o tym, że otwory strzałowe, oczywiście bardzo dobrze, proszę mnie poprawiać, niekiedy się mylę. Nie, to ja tak się chcę pochwalić naszym widzom, że coś wiem, nie? Jak to na luzie, nie? I tutaj oczywiście, i tutaj po prostu chciano prowadzić dalej ten korytarz, z tym, że w tej chwili tutaj jest taka dosyć dziwna sytuacja, wypływa taka czarna maść. No właśnie, bo to zauważyliśmy. I posłuchajcie, z tą, o tym mówisz, prawda? Z tą mazią, ale również o tym, na stropie, co nie? Na stropach, z otworu. Mogę dotknąć, co to jest? Nie, możesz dotknąć w rękawicę, ale nie bierz tego do buzi. Nie. Możesz w rękawicy, możesz, jak najbardziej, możesz sobie tam, nie ten, spokojnie. Powiem tak, według niektórych, ale to jest również podsłyszane i to jest opowieść niepotwierdzona. No. Według niektórych w tym korytarzu, o którym mówiłem, betonowym, tak. Niemcy mieli zbiorniki i wypływa tutaj ropa. Przegniły te zbiorniki i ropa wypływa. Tak. Z tym, że to troszeczkę prowadziliśmy badań naukowych różnego typu. I jest to rzecz naturalna. Bo pachnie torfem. Ponieważ jest to mangan z żelazem i rozkładając się mangan z żelazem tworzy taką zawiesinę i tutaj ta zawiesina wypływa w tym korytarzu. To znaczy, że kolejną zagadkę osówki rozwiązaliście i obaliliście kolejny mit krążący wśród poszukiwaczy. Staramy się jak możemy. Z tym, że tak jak mówiłem wam wcześniej, w każdej bajce jest ziarnko prawdy. To jest wyjaśnione, ale nie mamy wyjaśnionych. Nie, no słuchaj, no nie możesz nam odbierać nadziei poszukiwaczom, że coś nie jest. Ale nie mamy wyjaśnionych wapieni, które są w tym korytarzu. Tak, i oby za szybko nie były, bo co będziemy robić, tak? Co by było, jakby wszyscy połapali te kluczy? Słuchajcie, tutaj jest tyle niewyjaśnionych rzeczy, że takich programów możemy z 50 nagrać i każdy będzie ciekawy. Słyszeliście, mamy 50 programów z osówki. Sam prezes nam to obiecał przed kamerami. Jeżeli tylko będziecie mieli czas i trochę będą lepsze warunki, żebyśmy nie musieli chodzić w tych maskach. To męczące to jest, ale no musimy, zupełnie... takie są przepisy. Tak. Zapraszam z powrotem. I w tym momencie kończymy naszą pierwszą część podróży po podziemiach kompleksu Osówka. Już za tydzień zapraszamy na część drugą. Oczywiście subskrypcje, polubienia, lajki, dzwoneczki, wszystkie te rzeczy są bardzo mile widziane. I cóż, dziękujemy za to, że byliście z nami i do zobaczenia za tydzień.